We Francji trwają protesty przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego. Dziś debatował w tej sprawie francuski parlament. Demonstracje przeciwników podwyższenia wieku emerytalnego paraliżują Francję. Panuje powszechny chaos. Dochodzi do starć z policją. Według uczestników demonstracji podwyższenie wieku emerytalnego o 2 lata spowoduje, że emerytura przestanie być drugim życiem i stanie się poczekalnią na śmierć. Nie sądzę, aby ludzie zmęczyli się protestowaniem, ponieważ debata w parlamencie się rozpoczęła i myślę, że ludzie rozumieją, że muszą się zmobilizować, aby ich głos został wysłuchany w parlamencie przez posłów i przyjęcie poprawek. Podwyższenie wieku emerytalnego budzi kontrowersje w wielu krajach. Nikt nie chce pracować dłużej. Zapaść demograficzna i argument, że rozwój technologiczny sprawia, że praca jest mniej uciążliwa fizycznie, nie przekonują do pracy kilka lat dłużej. Istnieje pewien konflikt między wyobrażeniem tego, jak będzie wyglądała starość, jak będzie wyglądało życie na emeryturze, co jest kształtowane doświadczeniami rodziców. Protesty, które popiera 62% społeczeństwa i 8 centrali związkowych, to problem dla rządów Emmanuela Macrona, który reformę finansów publicznych stawiał w centrum kampanii wyborczej. Socjolog Grzegorz Wiński zwraca uwagę, że podwyższenie wieku emerytalnego to efekt nacisków ze strony Unii Europejskiej. To samo próbuje się robić z Polską, no przecież sami widzimy, że wpływ polityków instytucji brukselskich, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, jest nie do przecenienia. Francuski rząd pod ogromną presją społeczną robi mały krok wstecz. Zapowiedział już ustępstwa zakładające przejście na emeryturę w wieku 63 lat dla osób, które rozpoczęły pracę pomiędzy 20 a 21 rokiem życia.